Halo, halo, witam serdecznie w 14 już odcinku z serii Final Fantasy VII Rebirth. Może pamiętacie, ostatnio udało nam się dotrzeć do pewnych jaskiń tajemniczych. Właśnie na południe od Bagien, ale niestety nie mam jeszcze opcji, żeby zobaczyć całą chyba mapę. Jest jakaś w ogóle opcja Change Floors, Change Sections, raczej nie widzę. Nie mogę wam pewnej mapy teraz, pełnej mapy przedstawić. Zakapturzeni kolesie. Możliwe, że szukają Sephirotha. Tak właśnie bohaterowie przewidują. Zobaczymy, czy rzeczywiście... Czy jakieś wystawy z tego, co widzę. Jakichś wózków? Innych technologii. Obecne miejsce wygląda bardziej jak jakieś muzeum, bym powiedział. Accompany him. I'm no stranger to caves. Okay, if you're sure. Sorry to... I mean... Thank you. You keep track of the other robes now, you hear? Of course. Dobra, to będzie miało swoje konsekwencje. Left the party, nie mam dwóch bohaterów, trzeba będzie bardziej uważać. Nie będę już mógł zmienić ekipy. Z tym kolesiem nie wejdę w interakcję. Coś tam widać w ogóle niżej. Są te jaskinie, jeszcze się rozciągają o wiele niżej. Kolejne piętra. I są przeciwnicy. Dobra, idziemy na pojedynek. Chyba pierwszy raz widzę kolesia, więc go zeskanujmy. Słaby na ogień. Nowy rodzaj przeciwnika, ale ma bardzo mało HP, więc łatwo już go dobić. Wow, tak zaskakuje, nie spodziewałem się, że to w ogóle możliwe. Raz kolejny zeskanujmy i ten mnie interesuje. Jakiś krab krystaliczny. Sobie jest na zimno, naprawdę? To sam jest zimowym jakimś kolesiem z tego, co widzę. Kurde, nie mam. Abilities. Dobra, pojedynki wychodzą super prędko, muszę przyznać. Dobra, tylko lokacja się trochę rozgałęzia. Wydaje mi się, że warto było piętrami wszystko pozwiedzać, więc jeszcze zobaczmy u góry.
AP materia. To może być całkiem niezłe. AP to co w ogóle jest? Może attack point? Ej, to by było całkiem niezłe. Na przykład, nie wiem, ta bohaterka, mógłbym jej doładować? Nie wiem, co to jest za skrót AP, najgorzej. Ja nigdzie wytłumaczono, niestety. W sumie, nie wiem, czy tak warto robić. Dobra, zobaczymy. Czyli wysyłam z Red 13 do tej bohaterki tego Ifrita. Bo i tak... Red 13 nie bierze udziału w obecnym odcinku. Więc nie ma co... tam więcej robić... u niego. Dobra, czyli coraz niżej trzeba się... spuszczać tędy. Może spotkamy jeszcze resztę bohaterów. Nawet nie ma co umiejętności jakiejś specjalnej wykorzystywać. Ci przeciwnicy są tak prości, że nie wiem. No małe węże raczej nie stanowią zagrożenia, czy tam żmije. W poprzednim materiale dopiero walczyłem z... chyba ich rodzicem. Żmija na kilometr, dosłownie to było wiele ciężej. A teraz to... prosta sprawa, spacer w parku albo w jaskini. Dobra, znowu First Strike'a wjeżdżamy. Walki rzeczywiście wychodzą podejrzanie prosto. Coś musi jeszcze być pewnie na dnie jaskiń, znając życie. Dobra, postarajmy się mniej więcej piętrami sprawdzać. O, szykuje się walka z jakimś minibossem. A niżej z kolei. Jak warto się przedostać? Ciężko powiedzieć, może tędy jednak. Okej, ślepa uliczka. Tyle, że materiały mamy. Albo w sumie dałoby radę się wdrapać, ale to wdrapywanie to na te tereny, na których byliśmy. Ta, tam bym się wdrapał, okej. W każdym razie pora na pojedynek z Yeti. Pewnie dałoby radę przejść naokoło. Ale postaram się jeszcze zawalczyć zaraz. Ta, czyli byłaby opcja przejść naokoło. Ta jeszcze rozwala wszystko, a Yeti nie słyszę. Taki głuchy. Ogra. Czy ataki ogniste będą efektywne? Niestety nie posiadam. O kurde, jakie... hity AOE.
posiadam, niczego dobrego. Dobra, podpalamy go. W sumie jest jakieś B400 czy tam ile, a jeżeli bym zwyczajny atak wykorzystał Braver, to jakie to są hity? Też za 400. Kurde, to się nie opłaca tych umiejętności stosować. Tyle samo w sumie bije na przykład za pomocą Fire Materia, jak za pomocą zwyczajnego ataku. To może w przyszłości, jeżeli bym sobie ulepszył ten ogień, to wtedy bym jakoś nieźle bił, a teraz to marnuję w sumie punkty i tyle. Ciekawe. To z kolei latające kreatury, jak sobie na nie raić? Dobra, spróbujmy. To może być kłopot. Musi zejść na podłogę i dopiero wtedy. Tylko RF może łatwo obijać. A nie, wróg ma bardzo mało HP. Jeszcze jakieś kamienie zbieramy, szlachetne, wartościowe, to się w przyszłości pewnie przyda do kraftowania albo nie wiem, co jeszcze może być. Niech, a dobrze idziemy. Chyba wszystko, żebym już sprawdził. Naprzód mogę popchnąć? Nie, naprzód jest zablokowane. Czyli do siebie. Tak to jest być mężczyzną, sam muszę przesuwać. Tamte się będą patrzyły. No trochę większe jaskinie tym razem. Wow! This place is huge. What's that? Hopefully, I take it out of here. Let's see. Czy tam na wprost trzeba się jakkolwiek przedostać? No, zobaczymy. Ciekawe co z naszymi sojusznikami, gdzie oni się w ogóle udali? Jakoś tam o wiele niżej. Dalej szukają kolesia zakapturzonego. Możliwe. No na razie lokacja jest dosyć tajemnicza. O co może chodzić z zakapturzonymi kolesiami? Do tej pory nie zostało to w żaden sposób wytłumaczone. Że Sephiroth był wcześniej przedstawiany, ale raczej w postaci z widów dla głównego bohatera. Don't hold back. Take lead. So it's my turn? One more shot. Jeżeli w ogóle zdążyłam. Nie, chyba nie. Animacja się nie dokończyła leczenia. Mam nadzieję, że tylko mana point nie spadło. To było nie fair.
szuka z jakieś mechanizmy, winda, nie wiem. Zniszczona. No pewnie z góry dopiero. Wszystkie przejścia są zniszczone, czyli tędy. Jedyna opcja. I co jest? Nie mogę być w interakcji? Dobra, gdzie my to w ogóle przesuniemy? Może dobra, da się podsadzić, jakkolwiek. Teraz? O rany. Skoki na kilka metrów. Bohaterowie mają niezłą zwinność. Dobra, co tym razem? Niżej do obrady zaskoczyć, ale nie wiem, czy byłby w sumie powrót jakiś odpowiedni. Zobaczmy od góry może najpierw. A nie, jest drabina, okej. Pytanie, jak dalej? Dwa ogry, o rany. Dobra, zobaczmy może na wstępie tędy. Wydaje mi się, że to jest kwestia bardziej poboczna. No to kwestie całkowicie poboczne, oczywiście. Ze zbieraniem jakichś materiałów, ale myślę, że warto jednak przedstawić tędy. Winda. Znowu zniszczona, ale... Nic nie szkodzi, mamy skarb. Jakieś titanium. Blizzard, zobaczmy, to było super efektywne na kolesia. Ta, za jakieś 700, ładna sprawa. Czasami te umiejętności jakoś dziwnie się prezentują. Wydaje mi się, że zwyczajne skille, które nie kosztują mana points, są o wiele lepsze niż te już kosztujące. Może jakieś specjalne buildy bym musiał mieć, które by zwiększały moje umiejętności i dopiero wtedy. Prawdę mówiąc, nie wiem, jak to dokładnie działa. Dobra, czyli walka na dwójkę Yeti jednocześnie. Ogień był dobry na nich, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, obrywa, kurde. Niedobrze. To ataki AOE, kurde, nie ma jak się przy nimi obronić, z tego co widzę. Co tu jeszcze wykorzystać? Focus Strike, jakie to w ogóle ma? Umiejętności za 200 bijemy? To beznadzieja jest. Dobra, jeden przybity. Ten Braver jakoś morduje, patrzcie na to.
Za 700, ładna sprawa. Keep it together. All set. Come on. Don't think you'll wanna. I'll take care of them. Can you take over for me? Stay strong, okay? Cut! Już mogę przyzwać kogoś, ale to szkoda w sumie. Na większą walkę z bossem się przyda przyzwanie Samona, jeżeli się przenosi w ogóle ta umiejętność. Szczerze mówiąc, nie wiem jak to dokładnie działa. I powoli zbliżamy się do naszego celu. Tam gdzie właśnie były widoczne jakieś okna. Chyba laboratorium albo coś w tym stylu. Też nie widzę naszych sojuszników. O nich się już nie martwicie, panie. Wcale nie jest podejrzane, że tam są w podziemiach nie wiadomo ile. Wydaje mi się, że jakiś level up przy okazji zdobyłem. Zobaczmy, czy mogę się doładować jeszcze więcej. Tak, rzeczywiście. Ale w sumie 5 punktów to niewiele. Może warto było zaczekać. To z kolei kupowanie jakieś po promocji. No, mogę wykupić. Jak jest promocja, to zawsze warto zdobyć. Dobra. Czy jesteśmy odświeżeni? Mamy po raz kolejny początkowe statystyki, życie, manę. Więc wspaniale. So tell me about Reno. He holding up okay? He's been through worse. He's been instructed to take some time to himself. To relax. Recuperate. Correct me if I'm wrong, but Wait. That sounds a lot like a nice, long, all-expenses-paid vacation. Well, more or less. Lucky. Hardly. He's bored out of his mind. Seriously? What are we even doing here? Sorry, but I gotta say it. This mission? It makes no sense. Why are we wasting our time following these hooded weirdos around? Orders are orders. The whys and wherefores are not our concern. Yeesh. Maybe you need a vacation. So about him, Mr. Workaholic. Thoughts? I say we put him down. I mean, that's what Sung would do if he was here. Who's there? Sharp ears. Damn it. No freaking way. Avalanche. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. But you three can call me your worst nightmare. Where's Reno? On vacation. And unfortunately for you, I'm here to fill in. She may be new, but she's still a Turk. And a consummate professional. Mają całkiem sporo życia, nawet nie widzę żadnych postępów, mówiąc szczerze. Abilities. Może warto było w sumie ich zeskanować. Z karabinu mnie bije. Ja tu bez przerwy obrywam. Ej, co jest w ogóle?
Dobra, skanujemy ją. Na co jesteś słaba, Elena? Kurde, co to są umiejętności? Dobra, bo jestem trochę niszczony, muszę przyznać. Bez przerwy jestem stunowany. Nie mam co w ogóle robić nawet. Ja się bez przerwy leczę. Dobra, może zeskanujmy finalnie, jeżeli będzie opcja. Czyli na elektryczność jest słaba. Dobra, coś tam chyba mamy z umiejętności podobnych. Nawet nie mogę się zablokować. Bez przerwy obrywam. O co w ogóle chodzi? Synergy abilities. Dobra, morduję Elenę. Nie lubię jej. Raising Limit. Na jakimś wyższym poziomie skilla. Bez przerwy się leczy w sumie, kurde. No zobaczymy, co mi w ogóle ładują. Znowu mam Synergy Abilities. Zobaczmy w Elenę. Ciśniemy. Będzie przebita zaraz. Jak Elena została zamordowana po tym przebiciu, niesamowite. Nawet nie mogę się zablokować już, kurde. Samon? O, dobra. Mamy czterech na jednego. Warto by było, jakbyś się koleś poddał. Mogę się jakkolwiek blokować? Come on. Summon abilities. Dobra, mordujemy typa. So it's my turn?
I got it. O, jeszcze limit. Dobra, to już chyba po robocie. Let's dance, asshole. Jak już jest przebity, to powinniśmy go załatwić łatwo raczej. To też ma limit. No dobra, to już tyle. Hands in the air! Right now! Better keep that toy where I can see it. Lest you want a hole in your head. Now then. Y'all got a lot to answer for. A lot of blood on your hands. You need someone to blame. I suggest you look in the mirror. For us, however, things have changed. While you're still wanted fugitives, if you stay out of our way, we'll stay out of yours. Oh yeah? Bullshit! Take care of Aerith for me. Taking a quick dip to get the crime off. Do you see a way back up? We'll find one. We'll meet you at the exit. Okay. Hojo's lab was filled with men like this. Mako poisoned. Every last one of them. Poor bastards. What do you think their deal is? Where are they going? They're following Sephiroth, or so Cloud seems to think. He did say that. Let's hope the boy can keep it together. Zaraz, zaraz. Czyli my zagramy Barrettem w trakcie eksploracji świata? To jest absolutna nowość. Do tej pory cała seria była właśnie za pośrednictwem Clouda. Znaczy, jeżeli chodzi o eksplorację świata. Dobra, to jest bardzo interesujące, naprawdę. A więc to już zrobię w kolejnym materiale. Jeżeli interesuje was kontynuacja przygody, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne materiały. No i w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.